Minister Kultury Małgorzata Omilanowska, dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu. Panie Minister, nie chcemy tego Oscara? Oczywiście, że chcemy. Mimo, że dostajemy go za film, który, cytuje oczernia nas przed światem? Nie oczernia. Nie oczernia? Nie jest tak, że, znowu cytuję, że jest to symbol nędzy, który zastępuje dumną historię naszego narodu obrazem brudnego Polaka wykopującego z leśnego do uszczątki swoich ofiar? No i zakonnic, które uratowały życie dziecka żydowskiego, narażając przecież też swoje życie. A nie cieszyłaby się pani, jak prezes Kaczyński, bardziej, gdyby tę nagrodę zdobył film o rotmistrzu Pileckim na przykład? Nie wiem, czy bardziej. No ja bardzo bym chciała, żeby powstał bardzo dobry film o rotmistrzu Pileckim. Ale dlaczego nie powstaje? To jest pytanie do reżyserów i scenarzystów. A to nie jest pytanie do ministra kultury i do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, które nie, no nie, nie, nie promują, czy nie wzmacniają, czy nie wspierają właśnie takich filmów patriotycznych, propaństwowych? Promują, wzmacniają i wspierają, ale arcydzieła się nie da zadekretować. A co się da zrobić, żeby arcydzieło powstało? Mieć nadzieję, że pojawi się scenarzysta, który napisze świetny scenariusz. Pani tego Oscara za Idę przyjmuje bez yy, ja odrobiny takiej, takiej zadumy czy rezerwy? Absolutnie nie, ponieważ uważam to za bardzo dobry film przede wszystkim. A polityczno-historycznego niepokoju on w pani nie budzi? Nie, bo jest wyważony w wątkach polityczno-historycznych i absolutnie są one zepchnięte na plan dalszy. Zupełnie co innego jest wartością tego filmu. Nie jest to film, który dla próby budowania polskiej narracji historycznej. Odegra, w tym, tej próbie odegra znacznie gorszą rolę niż wszelkie kampanie polskie z walki z polskimi obozami śmierci czy podkreślanie sprawiedliwych wśród narodów świata. My trochę za dużą wagę próbujemy przykładać do znaczenia postrzegania Polski przez świat, przez filmy. Świat odczytuje ten film przede wszystkim jako wielką dramatyczną historię dwóch kobiet, film drogi, film dochodzenia do swojej tożsamości, identyfikacji. To, co dzieje się w tym filmie na, na tle historycznym, tak naprawdę stanowi drugi czy trzeci plan tego I filmu. I uważa pani, że jego historyczne tło nie odegra dla postrzegania Polski i polskiej historii żadnego znaczenia? Ale naprawdę uważa pan, że ksiądz katolicki, który ratuje żydowskie dziecko w czasie wojny, to jest jakiś negatywny obraz Polski? Tym, którzy mówią, że warto byłoby temu filmowi dodać w napisach jakieś wyjaśnienia historyczne, co pani odpowie? Łopatologia. Zła łopatologia. Niepotrzebna. A może? No, to niech ma umieści na swojej No Niestety nie dysponuje taką. Bez sensu. No, przecież robienie takich rzeczy to no naprawdę posługiwanie się strasznie brutalnymi narzędziami w stosunku do bardzo subtelnej wymowy filmu, który tak naprawdę się tym nie zajmuje. Czyli no. o tej dyskusji polityczno-historycznej, która rozgorzała po Oskarze, powie pani, bez sensu, płytka, płaska, niepotrzebna? Nie lubię takich ocen. Pewnie potrzebna, skoro się toczy. Zapewne Polacy potrzebują takich dyskusji, ale może ona jest potrzebna do tego, żeby uświadomić sobie pewne prawdy o tym filmie, że on jest nie o tym. Nie jest o polskiej historii? Jest to o dwóch kobietach. O dwóch kobietach o różnym losie, powikłanych decyzjach, trudności z podjęciem ostatecznych i w gruncie rzeczy tym, że każda z nich tą ostateczną podejmuje. Krytycy tego filmu mówią, z jednej strony Polska walczy ze złymi stereotypami, z drugiej finansuje z kasy państwa film, który pokazuje Polaków jako morderców Żydów, jako, drżą przed, to, jako tych, którzy drżą przed Żydem, który wróci i odbierze majątek. Czy kasa państwowa powinna finansować takie filmy? <laughs> kasa państwowa powinna finansować dobre filmy. Ja cały czas powtarzam to samo. To nie jest film o tym chłopie. To jest film o tych kobietach. A ten film... Nie jest tak, że godzi w tę próbę zbudowania polskiego wizerunku II wojny światowej i polskiego stosunku do Holokaustu jako tych, jako tych sprawiedliwych wśród narodów świata? No ale każdy wizerunek będzie w jakiś sposób zafałszowany, jeżeli nie będzie pełny. My bardzo dużo robimy o tym, żeby światu przypomnieć o naszych, o naszych dobrych czynach. Przypominam, że trwają cały czas prace nad dobrym scenariuszem. Mam nadzieję, że bardzo dobrym scenariuszem filmu okarskim. I myślę, że uda się ten projekt. Jeszcze za wcześnie mówić o szczegółach, ale prace trwają. Naprawdę trzeba opowiadać całą prawdę, a nie tylko jedną wybraną prawdę. A dobrze, że nie dostał dotacji film o Smoleńsku Antoniego Krause? Nie dostał tej dotacji, nie dlatego, że jest filmem o złej historii, tylko dlatego, że jest filmem o złym scenariuszu na razie. A nie jest tak, że jest, nie dostał tej dotacji, bo jest filmem, który idzie w poprzek tej rządowej narracji o tym, co wydarzyło się 10 no, to kwietnia? pytania należy zadać tej grupie ekspertów, którzy wydali mu tak złe notacje, ale uznali, że po prostu zapowiada się mega kicze, a nie mądry film o tym, co się stało. Powie pani, że gdyby on był dobry artystycznie, a nie prawomyślny, to by dotację dostał? Oczywiście. Bez żadnych wahań? Sądzę, że tak. No, to dlaczego nie może powstać dobry film o Smoleńsku? Może, tylko ktoś musi napisać dobry scenariusz i zgłosić go do pismu. A może Ministerstwo Kultury powinno jakiś konkurs rozpisać na no, dobry był film o Smoleńsku? konkurs na film o Powstaniu Warszawskim wygrał go Juliusz Machulski. Zaproponował nakręcenie filmu. Dosyć drugiego, ale nikt nie zainteresował się jego produkcją. To a propos jeszcze Smoleńska, co się dzieje z, z projektem budowy pomnika w Smoleńsku 10 kwietnia? Niewiele. Mamy przed sobą następny etap rozmów. Jesteśmy już po wstępnych ustaleniach, żeby do takich rozmów się w najbliższym czasie ze stroną rosyjską, ale mam trochę poczucie pata w tej sprawie. Ale pata rozumiem, powodowanego polityką i stosunkami polsko-rosyjskimi? Domyślam się, że takie są przyczyny, że Ministerstwo Kultury Rosji zmieniło stosunek do projektu, który był już uzgodniony. I, i, I zmieniło mówiąc, że nie podoba się im się ten projekt, czy na ten projekt nie dadzą y, ziemi, gruntu? Wysunęli, y, przynajmniej tak mogę sądzić, z wywiadów, jakich udzielił minister Miedziński w Brasie, bo, bo nie mam oficjalnego potwierdzenia na ten temat. Ale wysunęli zarzuty i przypuszczenia, że może kolidować z pochówkami, które y, być może znajdują się na tym terenie z okresu II wojny światowej, i z bezpieczeństwem drogowym lotów to różnie w wywiadach padało. To nie są przekonywujące argumenty. Mamy na nie kontrargumenty, ale nikt na nie nie odpowiedział. Rozumiem, że w dzisiejszym stanie rzeczy szanse, że na piątą rocznicę choćby zaczną się prace polskie przy tym pomniku są właściwie żadne. Nie ma żadnych. Pani minister, czy pani uważa, że Roman Polański powinien zostać wydany Stanom Zjednoczonym? Nie mam zdania na ten temat. Bo wie pani, że w gruncie rzeczy to na koniec będzie zależało od rządu. To prawda, nie od pani, na tylko na od ministra sprawiedliwości. od organów sprawiedliwości, a ja nie będę komentowała działań władzy ustawodawczej, władzy sądowniczej w tym kraju. Czy, czyli ministrowi Grabarczykowi w tej sprawie nie będzie pani podpowiadała nic. To jest nic. Na Małgorzata Milanowska, minister kultury. Dziękuję bardzo. Dziękuję